W połowie 2018 roku zostałem zaproszony, żeby wygłosić prezentację, wykład na Światowym Kongresie Informatyki, który był organizowany przez Politechnikę Poznańską, odbywał się na Politechnice Poznańskiej. I w szczególności miałem wystąpić na takiej sesji, która nazywała się DIME. Tutaj ona jest. Difficult yet important, made easy and entertaining. To entertaining było, jak widać, nie w skrócie. Czyli ten podstawowy tytuł brzmiał trudne, ważne i pokazane czy zaprezentowane w sposób uproszczony. Ta prezentacja była też nagrywana i gdzieś tam pewnie podlinkuję. Jakbyście chcieli zobaczyć oryginał angielski. Natomiast, ponieważ byłem ograniczony do 20 minut, to pomyślałem, że po pierwsze opowiem o tym po polsku i po drugie bez takiego pośpiechu i strasznego przeskakiwania po tematach. Szczególnie, że zdecydowałem się na opowiedzenie o po dłuższym zastanowieniu, zanim podjąłem decyzję, że w ogóle zgadzam się wystąpić. O opowiedzeniu o naprawdę trudnych tematach i wszystkie zebrałem pod takim wspólnym parasolem symulacji komputerowych, bo tym się zajmuję naukowo już od dawna. I rzeczywiście porwałem się na trudne kwestie. Zaraz zobaczycie jakie. Uruchomiłem tą oryginalną prezentację, ona będzie cała po angielsku, ja będę mówił po polsku. Jak symulacje zmieniają naszą perspektywę jako ludzi, jako ludzkości i powodują, że czujemy się mniej lub bardziej szczególni lub specjalni? Okej. No więc tak jak mówiłem, sesja nazywała się jak się nazywała i takie oto tematy sobie wybrałem. Jak wyglądały początki życia na Ziemi? Ciągle nieodpowiedziane pytanie. Jaka jest natura świadomości? Ciągle nieodpowiedziane pytanie. I czy nasz świat jest symulacją? Ciągle nieodpowiedziane pytanie. Wydaje się, że te trzy tematy są każdy z zupełnie innej beczki i niezbyt związane, no ale tak jak powiedziałem, postaram się je wszystkie połączyć technikami symulacyjnymi i pokazać, jak symulacje komputerowe mogą nam pomóc odpowiedzieć na te trzy zupełnie odmienne pytania, a zarazem super fundamentalne i wydaje się, że no takie zahaczające o sens istnienia i w ogóle o to, po co ten świat i jak żyć. Cytując klasyka. Dobra, zaczynamy od pierwszego. Jak rozpoczęło się życie na Ziemi? No więc to pytanie jest tak naprawdę przykładem całej grupy pytań, gdzie zależy nam na tym, żeby przewidzieć przeszłość. Nie musimy pytać o akurat pochodzenie życia na Ziemi, możemy pytać równie dobrze o to, jak rozpoczął się nasz wszechświat, albo co było 300 lat temu, gdzieś tam, gdzie akurat nie mieliśmy dostępu do jakichś zarejestrowanych danych, jakikolwiek, choćby pisanych. Także generalnie oczywiście ten pierwszy punkt to jest taki troszkę żartobliwy, że pytania o przeszłość są z reguły trudne, szczególnie jak nie mamy właśnie żadnych nagrań. Czy można jakoś podróżować w przeszłość w czasie? No, niby nie ma przeszkód, jeżeli chodzi o równania fizyczne, ale jakoś jest to prawdopodobnie mało realistyczne w realizacji. Czy mało prawdopodobne w realizacji, bardzo trudne. No i teraz spróbujmy pomyśleć, jak symulacje komputerowe mogłyby nam pomóc. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie opisać, to jest tutaj ta trzecia kropka, że jesteśmy w stanie opisać stan świata i pod tym terminem stan świata kryje się tak naprawdę cokolwiek, czyli tak jak powiedziałem, jeżeli interesowałoby nas coś, co działo się 300 lat temu gdzieś w określonym miejscu, no to byłby opis tego czegoś. Jeżeli interesowałoby nas zachowanie jakiejś osoby 10 minut temu, a my byśmy wiedzieli, jak ona teraz, w jakim jest stanie, no to to uniwersum te to właśnie byłyby te
te stany tej osoby na przykład, albo wszystkiego, co wpływa na tę osobę. Ale może, żeby nie mącić od samego początku, to załóżmy, że to universe od T to jest stan całego naszego fizycznego wszechświata. Czyli tak jak fizycy sobie go opisują różnymi na przykład polami. No i potem mamy takie równanie, niewinnie tutaj zapisane jedną linijką, że stan świata w chwili T plus 1 to jest jakaś funkcja przejścia. To jest jakaś bardzo skomplikowana funkcja, która oblicza nasz świat. No i ona bazuje na bieżącym momencie czasu. Oczywiście wiemy, że nie jest tak prosto z tym czasem, w tym sensie, że on nie jest na przykład nie jest niezależny od przestrzeni, nie jest niezależny od grawitacji, że wszystko to jest powiązane jakimiś równaniami, ale dla uproszczenia na razie stosuję tutaj taki właśnie zapis, jakoby czas był tym takim jednym wymiarem, wzdłuż którego wszystko się przemieszcza. Można to oczywiście, te opisy uogólnić na bardziej skomplikowane sytuacje, ale trzymajmy się tego, bo w końcu to ma być krótka prezentacja, a nie semestr wykładów z fizyki. No i teraz przewidywanie przeszłości. W ogóle to taki się wydaje oksymoron, przewidywanie przeszłości, bo przewiduje się z reguły przyszłość, a tutaj ktoś mówi o przewidywaniu przeszłości, więc można by powiedzieć, że to jest jakieś takie wnioskowanie o przyszłości bardziej, albo odkrywanie stanów przyszłości. Okej. Okay. I pewnie wiecie, jak nie wiecie, to się łatwo dowiecie, co to jest automat komórkowy. Można powiedzieć, że to jest jakaś taka siatka. Mamy jakieś komórki w tej siatce, i komórki mają ileś możliwych stanów, i są pewne równania, które opisują, jak zmienia się stan każdej komórki w zależności od sąsiedztwa tej komórki. To sąsiedztwo może być różne, większe, mniejsze. I pewnie kojarzycie, jest taka znana gra w życie. I ta gra w życie jest szczególnym automatem komórkowym właśnie. Ona jest też szczególna nie tylko z tego powodu, że powoduje jakieś interesujące konsekwencje, ale ona jest też bardzo prosta. To znaczy ona korzysta z automatu komórkowego, który ma tylko dwa stany. Tutaj czarna kratka i biała kratka, bo czarna komórka, biała komórka, żywa, nieżywa. W każdym razie tylko dwa stany, a tak wcale nie musiałoby być, tak? Tych stanów może być dowolnie wiele, może być 1000 stanów. I te reguły też są bardzo proste. Tam jest dosłownie kilka reguł, które mówią wtedy, kiedy komórka robi się biała albo czarna. I w dodatku te reguły mają bardzo małe sąsiedztwo, czyli tylko takie tam 3 na 3, w sumie 8 sąsiadów jednej komórki. Czyli bardzo mało reguł, bardzo proste reguły, bardzo mało stanów i bardzo wielka złożoność. I teraz zwróćcie uwagę, że ewolucję w czasie takiego automatu komórkowego można zapisać równaniem, które na poprzednim slajdzie ja mówiłem, że mamy jakiś świat i fizycy opisują równania, a tutaj mamy nasz świat automatu komórkowego i to równanie wygląda właściwie tak samo. Także jest pewna elegancja w takim zapisie, że możemy podstawiać różne stany, tak jak powiedziałem, to może być jakiś stan mózgu jakiejś osoby, na przykład w tym argumencie, a transition to będą jakieś tam biologiczne, na przykład, albo chemiczne równania, które umożliwią przewidzenie, jaki będzie stan za chwilę mózgu danej osoby. No a tutaj my akurat podstawiliśmy sobie automat komórkowy pod te równania. Tutaj jest link do jakiejś strony, która pokazuje taki automat komórkowy. Ta strona powinna być też po polsku. No i tutaj mamy taki prosty programik. Którym możecie się pobawić, narysować sobie jakiś losowy stan automatu komórkowego i wykonywać pojedyncze kroki. Oczywiście warto też przeczytać sobie to, co tam jest napisane pod spodem, pod tą symulacją, pojedyncze kroki i patrzeć, jak ewoluuje ten automat komórkowy. Tutaj można właśnie wybierać sobie różne sąsiedztwa i różne reguły, no i rozmiar planszy. Oczywiście w internecie znajdziecie całą masę symulacji automatów komórkowych. To jest taka bardzo, bardzo podstawowa symulacja. I nawet widzicie, że z tego przypadkowego stanu, który tam nabazgrałem zupełnie przypadkowo myszką, dzieją się całkiem ciekawe rzeczy. Tutaj mamy takie właśnie jakieś stabilne struktury, stabilne konstrukcje, które właśnie w tym konkretnym automacie, z tymi konkretnymi regułami będą już na zawsze trwały, o ile ich jakoś nie zaburzymy. Jak tutaj taką jedną czwórkę zaburzę jakoś, no to widać, że coś tam się stało. Pamiętajcie też, że w automacie komórkowym wszystkie komórki podlegają tym samym regułom.
Czyli to, że my tutaj widzimy, że gdzieś tam coś się dzieje, a gdzieś tam jest pusto, to nie znaczy, że jest jakiś program, który symuluje te czarne jakieś takie struktury. Program oblicza każdą komórkę niezależnie. Czyli czy biała, czy czarna zajmuje tyle samo czasu i wysiłku, żeby policzyć. Podobnie zresztą pewnie jak w naszym świecie, tak? Są te pola i czy gdzieś jest próżnia, czy gdzieś dzieje się coś bardzo ciekawego, to każde miejsce w przestrzeni, no, w uproszczeniu mówiąc, wymaga takiego samego wysiłku. No i teraz pytanie brzmi, czy dałoby się w jakiś sposób, z jakiegoś takiego stanu, z dowolnego z tych stanów, czy dałoby się przewidzieć przeszłość? Bo przewidzieć przyszłość możemy, bo mamy tą funkcję transition CA, która jest na przykład regułami gry w życie. Więc możemy sobie z dowolnego stanu dowolnie w przyszłość liczyć stany, ale czy możemy policzyć przeszłość? No i nie mamy funkcji, która by nam to pozwoliła zrobić w ogólności, na przykład w fizyce. Ale jakie mamy potencjalne sytuacje? Możemy mieć taką bardzo komfortową sytuację, gdzie mamy taką zależność 1 do 1. Czyli jak jesteśmy w jakimś stanie, to istnieje tylko jeden stan, z którego mogliśmy przyjść, żeby dotrzeć do tego bieżącego stanu. Czyli jakby nie ma utraty informacji, nie ma tak, że z wielu stanów dochodzimy do jednego i potem nie wiemy, który to stan był w przeszłości, tylko jest 1 do 1. No i to byłoby fajne, bo wtedy pewnie mając tą funkcję transition, moglibyśmy sobie policzyć odwrotną funkcję, czy jakoś wyznaczyć, odkryć odwrotną funkcję i rzeczywiście to byłoby super, bo jeżeli my moglibyśmy na przykład zmierzyć stan naszego wszechświata super dokładnie, albo przynajmniej w jakimś wycinku, to moglibyśmy potem, używając takiej funkcji odwrotnej, rzeczywiście cofnąć się w czasie. Znaczy cofnąć. Nie my byśmy się cofnęli w czasie, ale byśmy sobie policzyli, jak wyglądała ta jedna konkretna, prawdziwa przeszłość. No ale może być też sytuacja troszkę inna, mniej komfortowa, właśnie ta, o której powiedziałem przed chwilą. Że jest wiele możliwych przeszłości, które prowadzą do jednej przyszłości, czyli na przykład, jeżeli już jesteśmy w past 1, to straciliśmy pewną informację, bo nie wiemy, no to tak wiecie, jak są funkcje 1 do 1, wiele do 1, to właśnie jest tego typu sytuacja. No i wtedy, obserwując jakieś now, nie wiemy, jaka była przeszłość. Ale tutaj właśnie ratują nas te symulacje komputerowe, bo jeżeli mamy bardzo dobrze zdefiniowaną i odkrytą tą funkcję transition, czyli te czerwone strzałki, to możemy prowadzić bardzo wiele symulacji komputerowych, milionów, miliony, milionów, milionów symulacji komputerowych z różnych stanów potencjalnych z przeszłości i patrzeć, gdzie one kończą, i patrzeć, czy te stany, do których dochodzimy, przypominają naszą rzeczywistość, czyli nasze now, które teraz widzimy, nasz stan bieżący. Jeżeli tak, jeżeli wierzymy tej naszej funkcji transition, to w ten sposób możemy sobie policzyć taki rozkład prawdopodobieństwa przeszłości, czyli co najprawdopodobniej miało miejsce w przeszłości. I to, o czym ja mówię, to może Wam się wydawać takie oryginalne, ale to jest stosowane w różnych sytuacjach, może nie w ten sposób ujęte, ale często jest tak, że jakby odwracamy sytuację i właśnie wnioskujemy o przeszłości w taki niebezpośredni sposób, korzystając z tych funkcji transition jakby do przodu, tak? Wnioskujemy o przeszłości, nie mogąc policzyć sobie tej funkcji odwrotnej. Teraz na przykład pracowaliśmy nad artykułem, który właściwie dokładnie pasuje do takiej sytuacji. Wyobraźcie sobie, że mamy drzewo genealogiczne jakichś tam organizmów i chcemy coś wywnioskować o tym, jakie panowały warunki, kiedy te organizmy żyły. Na przykład, czy była silna presja selekcyjna, czy było dużo pożywienia w środowisku i tak dalej. No i niby, jaki jest związek drzewa genealogicznego i tego, na przykład, ile kto miał dzieci, albo jak długo żyli z tymi warunkami, o których wspomniałem, z presją selekcyjną, z pożywieniem. Oczywiście jakiś jest, ale jaki? Nikt tego nie byłby w stanie stwierdzić. Ale teraz, jeżeli potrafimy symulować takie środowisko, to możemy zasymulować to środowisko w milionach, milionach, milionach różnych konfiguracji tego pożywienia, presji selekcyjnej, zobaczyć, jakie wychodzą drzewa genealogiczne i już właściwie wszystko mamy, tak? Potem używamy albo metod statystycznych, albo uczenia maszynowego, żeby powiązać te dwa światy, tak? Świat tych warunków i świat tych drzew genealogicznych.
Czyli można powiedzieć, że to mówię, albo statystyka, albo uczenie maszynowe, traktujemy jedno jako wejścia, drugie jako wyjścia, albo na odwrót. To, co mamy na końcu jako wejścia i staramy się przewidywać to, co było kiedyś jako wyjścia. Tak? Także to jest taka, jak mi się przypomina Sherlock Holmes i takie wnioskowanie w przeszłość o prawdopodobieństwie tego, co musiało zajść, żebyśmy widzieli to, co widzimy. To też pewnie właśnie twierdzenie Bayesa i różne takie teorie prawdopodobieństwowe tutaj miałyby wiele do powiedzenia, ale właśnie też, jak widzicie, uczenie maszynowe. Ja tylko pokazuję, że to jest bardzo uniwersalne podejście i ja teraz wam mówię, jak tu przewidywać przeszłość w przyszłości w takim kontekście fizycznym, ale podałem wam przykład właśnie tych drzew genealogicznych i tak naprawdę można to użyć do czegokolwiek. Czyli jakby uzupełniamy sobie tą nieznaną funkcję, podpierając się dużą liczbą próbek liczonych w drugą stronę i oczywiście wierząc, że te czerwone strzałki, tak jak powiedziałem, że one są zgodne z prawdą, bo jeżeli nie są zgodne z prawdą, albo jeżeli nie jesteśmy w stanie tego stanu dobrze zmierzyć, albo tych stanów zmierzyć, no to im bardziej nie możemy, im bardziej to jest mniej perfekcyjne i dokładne, tym oczywiście wszystko traci na znaczeniu i mniej to będzie, czy nasze wnioski będą mniej uzasadnione, mniej zgodne z rzeczywistością. Oczywiście tutaj mogłoby być jakby drugie now i trzecie now, tego tutaj nie ma na tym rysunku, ale właśnie możemy dochodzić, używając tych naszych symulacji, do rzeczywistości, które nie są zgodne z naszą rzeczywistością, czyli o, wyszedł nam świat, który jest zupełnie inny. No więc albo nie było tych przeszłości, albo ta nasza funkcja przejścia, to transition do przodu jest jakoś tam niedoskonałe. Jakiś powód tego musi być. Zresztą można na wszystkie strony weryfikować to podejście. Ok. Oczywiście, gdybyśmy chcieli wnioskować cokolwiek o naszym świecie, to nie używalibyśmy automatu komórkowego, chociaż automat komórkowy o dziwo może być przez swoją właśnie tą prostotę i przez taki podział na komóreczki, które zależą tylko od lokalnych jakichś stanów lokalnych komórek blisko każdej z nich. Może być akurat dosyć bliski tej rzeczywistości fizycznej, czyli tym właśnie polom. Natomiast jeżeli byśmy pewnie chcieli użyć komputerów, które mamy do dyspozycji, nie mają takiej gigantycznej mocy obliczeniowej, żeby sobie robić aż na tak niskopoziomowym fizycznym poziomie symulacje, no to użylibyśmy jakiejś takiej symulacji wysokopoziomowej, gdzie właśnie jakieś stworki biegają albo jakieś tam reakcje chemiczne się dzieją. W każdym razie nie bylibyśmy na poziomie subatomowym. No i dobra, to zobaczmy tutaj króciutki filmik tych stworków, które oczywiście tam gonią się, zjadają, pewnie nadają jakieś komunikaty, właśnie komunikują się ze sobą, ewoluują, adaptują, mutują i zwróćcie uwagę, że mamy tutaj jakieś równanie i to równanie znowuż wygląda tak samo. Ona wygląda tak samo jak te wszystkie inne równania, które pokazywałem wcześniej, czyli to fizyczne i te automatów komórkowych. Tutaj mieliśmy te automaty komórkowe, czyli znowuż mamy bieżący stan symulacji, mamy transition 3D. Co to jest teraz transition 3D? Transition 3D to jest funkcja, która jest naszym programem komputerowym, naszą symulacją tych trójwymiarowych stworków, tak? Czyli pod tym kryje się program, który symuluje. On oczywiście symuluje tylko do przodu, bo nikt nie napisał programu, który potrafi symulować do tyłu. I właśnie dlatego to podejście, o którym tutaj mówiłem przed chwilą, można by również użyć właśnie do tej rzeczywistości symulowanej. No i mamy stan kolejny, stan bieżący. One są pewnie wyrażone w jakimś takim samym języku. Skoro już, mam nadzieję, widzicie, jak można używać symulacji komputerowych, żeby podeprzeć się tym brakiem informacji i tym, że nie możemy cofnąć czasu do tyłu, czyli możemy wykonywać gigantyczną liczbę symulacji do przodu, a potem starać się jakoś powiązać przyszłość z przeszłością. Teraz dotknijmy tego drugiego, bardzo, bardzo trudnego, jeszcze nierozstrzygniętego problemu, czyli czym jest świadomość, jaka jest natura świadomości. Ze świadomością jest ten problem, że ona jest subiektywna, a wszyscy bardzo by chcieli ją zmierzyć obiektywnie i strasznie płaczą, że to jest niemożliwe. No i właśnie, tak jak wielokrotnie już mówiłem, to są nierealistyczne oczekiwania, bo jeżeli byśmy mieli magiczne urządzenie, które skanuje wszystkie nasze neurony i precyzyjnie w czasie rzeczywistym potrafi zmierzyć stan naszego mózgu,
to co z tego, jeżeli będziemy mieli ten pomiar i na przykład człowiek powie: o, widzę przysłowiowy czerwony, albo jestem szczęśliwy, albo jestem zmęczony, i mówimy: bach, proszę, tutaj masz ileś tam petabajtów danych. To właśnie jest stan twojego mózgu wtedy, kiedy byłeś szczęśliwy. On powie: to jest tylko petabajt liczb. To wcale nie jest moje subiektywne odczucie, że byłem zmęczony albo że byłem szczęśliwy. No nie jest, nie. To tak jakby powiedzieć, że tu mamy prąd, a tu mamy miernik, zmierzyliśmy 5 V i teraz 5 V to nie jest ten prąd. No nie jest. Więc naprawdę czasem nie rozumiem tego szumu wielkiego, jaki się robi wokół tej subiektywności. Tak jakby ludzie coś chcieli, a zarazem nie mogli, a wiadomo, że z gruntu nie można, bo to jest po prostu jakby źle, dlatego mówię, tak nierealistyczne oczekiwanie, źle postawiony problem i niektórych rzeczy po prostu nie da się uzyskać, trzeba się z tym pogodzić. I tak nawet dziecinne czasem mi się wydaje. Takie drążenie tego tematu w niemożliwą stronę. Filozofowie wymyślili bardzo wiele interesujących i cennych teorii, jeżeli chodzi o świadomość. Na przykład taka, że istnieje tylko jeden umysł i wszystko jest jego wyobrażeniem, albo że mamy właśnie jakiś dualizm pomiędzy materią, pomiędzy rzeczą, a pomiędzy światem myśli i właśnie umysłem, albo że wszystko da się zredukować, taki bardzo naukowy, współczesnie popularny pogląd, że wszystko właśnie da się zredukować do fizyki, czyli jesteśmy kupą neuronów. Albo że wszystko ma jakąś formę świadomości, nawet krzesło, stół, albo ten telefon, na którym nagrywam ten film. Czyli nawet niekoniecznie jakiejś rzeczy, przysłowiowy kamień, tak? I tak dalej, i tak dalej. Także cała masa interesujących teorii. I my, jako informatycy, patrząc na te wszystkie teorie, stwierdziliśmy, że trzeba tutaj wprowadzić jakiś porządek, a przynajmniej trzeba postarać się je formalnie opisać, zarazem starając się uchwycić ich taką główną istotę tych teorii. Także wprowadziliśmy różnego rodzaju obiekty. Tych obiektów można dowolnie dużo sobie wprowadzać i one mogą mieć dowolne nazwy, ale akurat przez to, że opisujemy, to jest też uniwersalność tego naszego podejścia, które nazwaliśmy mapizmem. Ale przez to, że akurat skupiamy się w tym momencie na opisie teorii świadomości, no to używamy takich obiektów jak universe, brain i mind. No, można też wiele innych. I wprowadziliśmy 4 funkcje. Okazało się, że one właściwie wystarczą do tego, żeby wyrazić to, co chcemy wyrazić. Funkcję transition, którą już znacie, bo była używana na poprzednich slajdach, tak? Żeby liczyć kolejne stany. Czyli właśnie widzieliśmy już przykłady obiektu Universe i funkcji Transition. To było na poprzednich slajdach i były różne przykłady tych funkcji Transition i różne przykłady tych Universe. Funkcja Limit Scope jest bardzo prosta. To jest funkcja, która wycina pewien zbiór faktów z jakiegoś opisu. Czyli jeżeli sobie opiszemy jakiś wszechświat na przykład, to możemy wyciąć zbiór faktów, na przykład zbiór faktów, który opisuje wasz pokój, w którym w tym momencie siedzicie, o ile akurat siedzicie w pokoju, a na przykład nie jedziecie jakąś górską ścieżką, albo nie wiadomo, jeszcze lecicie samolotem na przykład. Więc limit scope to jest jakby wycięcie, czy zawężenie się do pewnego podzbioru faktów, który należy do jakiegoś większego obiektu. O, na przykład moglibyśmy brain właśnie wyciąć z uniwersum. I wedle jakiejś teorii może moglibyśmy na przykład mind wyciąć z braina, jeżeli taka by była teoria. Czyli limit scope znamy i wiemy, co robi, a remap i map to są funkcje, które zmieniają język opisu. Ponieważ wiemy, że w nauce używamy różnych języków opisu, nie tylko w nauce, tak? Na przykład właśnie często mówiłem o tym, że fizycy opiszą nasz świat jakimiś polami, a na przykład chemicy reakcjami chemicznymi, a biolodzy będą używali komórek. A na przykład biolodzy populacyjni albo na przykład lekarze będą używali jakichś tam na przykład tkanek i organów, a na przykład psycholodzy będą używali komunikacji i jakichś wrażeń psychologicznych, emocji na przykład, tak? Czyli naszą rzeczywistość da się opisywać na różnych poziomach i potrzebowaliśmy funkcji, które tłumaczą pojęcia z jednego poziomu na drugi poziom. Czasem to tłumaczenie może odbyć się bezstratnie i to jest ta funkcja remap. No, możecie sobie wyobrazić, skoro tyle na moim kanale jest filmów o sztucznej inteligencji, o przetwarzaniu sygnałów. Na przykład możemy mieć sygnał i jego widmo.
Tak, to są zupełnie różne opisy, ale w sumie zajmują tyle samo informacji i są właśnie w takiej relacji 1 do 1. Czyli można by zrobić remap z jednego do drugiego i z drugiego do pierwszego, bez utraty informacji, tak? Dlatego specjalnie to podkreślamy osobną funkcją remap, a funkcja map też tłumaczy języki opisu, tylko w sposób stratny. Czyli właśnie to, jak podawałem te przykłady z fizyki do chemii, z chemii do biologii i tak dalej, jak wchodzimy coraz wyżej, 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 tracimy pewne detale, dlatego że chcemy tracić pewne detale. I właśnie na przykład pojęcie świadomości jest tak strasznie, strasznie wysokopoziomowym pojęciem, takie na przykład pojęcie miłość, tak? Co to jest miłość? Teraz sprowadź to do jakichś tam atomów na przykład, albo właśnie co to jest świadomość. Także jeżeli operujemy takimi bardzo wysokopoziomowymi pojęciami, to one są ze świata języka opisu, który jest tak bardzo, bardzo stratny względem tych niskich poziomów. No ale okej, wiemy już, co robią te cztery funkcje. No i teraz, mając te cztery funkcje, wyposażeni w nie, czy uzbrojeni, byliśmy w stanie opisać te klasyczne teorie filozoficzne, klasyczne teorie świadomości w taki bardzo, bardzo zwięzły sposób. Oczywiście tak łatwo powiedzieć zwięzły, tutaj mamy jakieś obiekty, które też wymagają pewnie jakiegoś komentarza, tak, na przykład uniwersonomial czy coś, ale mimo wszystko bardzo dobrze jest zestawić te wszystkie skomplikowane teorie filozoficzne, o których napisano pewnie setki tysięcy stron i grube opasłe księgi, właśnie zestawiając i porównując je ze sobą, w taki bardzo jednoznaczny sposób, bo naszym zdaniem czegoś takiego w filozofii brakowało. Oczywiście jest to też do pewnego stopnia uproszczenie tych teorii, ponieważ tak jak powiedziałem, my staramy się uchwycić ich główną ideę, tak? To tę fundamentalną ideę stojącą za daną teorią. Też niektóre teorie mają swoje odmiany, jakąś tam słabą odmianę, silną odmianę, ale właśnie tutaj też byłaby odpowiedzialność filozofów, żeby używając tego mapizmu opisali teraz wszystkie teorie filozoficzne w taki zwięzły i jednoznaczny sposób. Czyli żeby nie trzeba było koniecznie czytać tysięcy stron po to, żeby na przykład porównać jedną teorię z drugą teorią, tylko żeby każda teoria, nawet kiedy ewoluowała w czasie, bo te teorie strasznie tak się rozrastają, że była jakaś klasyczna, główna teoria i potem ktoś ją interpretował na taki sposób, ktoś na jakiś inny, a ktoś robił jakieś wyjątki. Właśnie te wszystkie rzeczy można opisać w tym języku. Także to nie jest tak, że jesteśmy jakoś ograniczeni, tylko po prostu to wymusza pewne formalne myślenie o tych teoriach świadomości. Ale okej, to są teorie, które sobie były. Ja też patrząc na te nasze obiekty i na te nasze funkcje, w szczególności na to, że mamy tylko cztery, miałem taką straszną pokusę, że musi istnieć jakiś wizualny sposób, wiecie, to tak samo jak są te diagramy Feynmana, po prostu musi istnieć jakiś wizualny sposób, że skoro mamy te opisy, które właśnie używają tych funkcji, żeby jakoś graficznie zbudować graficzną reprezentację tych opisów takich matematyczno-podobnych, czy takich opisów równaniami. No i po jakiejś tam burzy mózgów, każdy narysował, jak on to widzi, zbiegliśmy się do jednego pomysłu. Ja tutaj wam narysuję te schematy. No i cóż, używamy, jak widzicie, różnych kształtów i te różne kształty to są różne języki opisu. Czyli na przykład kwadrat to jest jeden rodzaj opisu, kółeczka to są drugi rodzaj opisu. Te grube, czarne strzałki to jest funkcja właśnie transition, czyli ta, która liczy kolejne stany z poprzednich. Czasem widzicie, dzieje się tutaj jakaś dziwna magia w różnych teoriach i to właśnie widać na tych schematach, a te dziwne takie kształty tutaj, takie zwężające się, to są te funkcje map i remap. To jest akurat funkcja map, bo ona się tak zwęża, czyli tracimy informacje. Tłumacząc brain do mindu, zmieniamy język i tracimy informacje. Okej, także to było bardzo fajne, bo patrząc na te diagramy, tak na marginesie te diagramy nie są tak do końca 1 do 1, czyli ten diagram, czasem te równania matematyczne, po prostu język matematyki daje nam większe możliwości, więc to nie jest tak, że narysujemy diagram i tym diagramem da się zawsze wszystko narysować, czyli naszym pierwotnym źródłem opisu są zawsze równania, a to jest takie, często się udaje, ale czasem nie wszystkie detale tych równań da się pokazać, na przykład tutaj mamy jakieś rodziny funkcje i musielibyśmy strasznie skomplikować ten rysunek, żeby to dobrze pokazać, więc rodziny funkcji, więc te równania czasem po prostu nam ściślej i poprawniej opiszą to, co chcieliśmy. Teraz myśląc o perspektywie naukowca, który zajmuje się świadomością,
Większość naukowców skłania się do takiego właśnie fizykalnego podejścia, czyli że wszystko da się sprowadzić do tych interakcji pomiędzy jakimiś polami, do opisu fizycznego. I w szczególności, no przynajmniej ja przez swoje eksperymenty, wiadomo, że każdy uprawiając jakiś zawód ma swój sposób patrzenia na rzeczywistość. Ja przez swoje eksperymenty rozumiem świadomość jako pewien zestaw własności czy umiejętności sieci neuronowej, mózgu i żadna z nich, co tutaj piszę w tym ostatnim podpunkcie, żadna z nich nie wykracza poza możliwości tego, co możemy w dzisiejszych czasach zbudować. Oczywiście jest pewne ograniczenie ilościowe, to na pewno, czyli nie możemy zasymulować tak strasznie dużo neuronów w tak skomplikowany sposób połączonych i przede wszystkim nie możemy na razie za pomocą właśnie symulacji doprowadzić do tego, że w jakimś wirtualnym środowisku ta świadomość tak skomplikowana jak u człowieka powstanie. Nawet też pamiętajcie o tej kontrowersji, na przykład czy małpy mają świadomość, czy delfiny mają świadomość, czy psy mają świadomość i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że ta świadomość to jest taki kontinuum i są świadomości większe od ludzkiej potencjalnie, tak? Może ich nie znamy. Ale na przykład, czy cała ludzkość, albo czy na przykład grupa 100 osób, które się komunikują i doskonale ze sobą współpracują przez całe życie, czy to nie tworzy jakiejś metaświadomości? Dla mnie to jest, znaczy, moje zdanie jest tutaj tak bardzo proste i definitywne. Ja bym był skłonny powiedzieć, że tak. To znaczy, że świadomość jest właśnie taką dosyć abstrakcyjną cechą, którą można mierzyć dla pojedynczego człowieka i dla grupy ludzi właśnie, i dla psa, i dla małpy. Tutaj piszę o pamięci, o rozróżnieniu pomiędzy sobą a nie sobą, tak? To nawet sztuczni agenci są w stanie coś takiego nabyć. Ja sam tworzyłem tą listę właśnie tak, bazując na moich doświadczeniach. Ona nie jest wzięta skądkolwiek, więc można się z nią zupełnie nie zgadzać. Model siebie i przewidywanie efektów swoich własnych akcji. Czyli to wszystko dotyczy tego jestestwa i tego, że jak ja na przykład ruszam krzesłem i widzę zarazem za pomocą innych moich zmysłów mój palec, który dotyka, to w ten sposób buduję jakiś model siebie i widzę, że krzesło nie jest mną, a ja mogę ruszać tym krzesłem, czyli no, uczę się siebie, tak? I umiejętność wykrywania siebie przez pętlę sprzężenia zwrotnego, te pętle sprzężenia zwrotnego tak na marginesie często pojawiają się w jakichś takich abstrakcyjnych miarach świadomości, które różni naukowcy starają się stworzyć i wpływania na swoje przyszłe stany albo na nie swoje przyszłe stany. Czyli właściwie to jest to, co przed chwilą powiedziałem, ten przykład z palcem, krzesłem i z tym, że widzę swoją rękę i zarazem mam zmysł dotyku i buduję tą granicę pomiędzy sobą a nie sobą. Jak to wszystko razem połączymy właśnie jeszcze z tą pamięcią, to moim zdaniem to już wystarcza, żeby opisać świadomość. Oczywiście nie w byle jaki sposób połączy, ale to są te główne komponenty. No i teraz dotykamy ważnego tematu. Jeżeli tak by się zdarzyło i to byłaby prawda, że to wystarczy do stworzenia sztucznej świadomości, no to możemy się zmartwić albo poważnie zastanowić, zanim zaczniemy tworzyć jakieś skomplikowane, sztuczne byty, bo nagle okaże się ojej, że możemy niechcący, a może chcący, ale w każdym razie możemy stworzyć byt o jakiejś sztucznej świadomości, co znaczy, że dla tego bytu jego własne cierpienie będzie tak samo realne, jak dla nas nasze cierpienie. I my jako zewnętrzny obserwator możemy jakoś starać się to negować i mówić, aha, to tam jest tylko maszyna, prawda, ona tutaj liczy jakieś stany, my napisaliśmy program, no ale to samo właśnie można by niestety powiedzieć o nas, tak, że my też jesteśmy maszyną i dosyć popularny jest taki pogląd, ja już to tyle razy słyszałem, że jesteśmy maszynami biologicznymi, bardzo skomplikowanymi biologicznymi maszynami, no więc właśnie jeżeli zgodzimy się na tą redukcję i na to, że w naszej świadomości nie ma jakiegoś magicznego komponentu, no to natychmiast musimy bardzo poważnie się zacząć zastanawiać i
i martwić o to, że będziemy tworzyli byty, dla których ich subiektywne odczucia, to jest właśnie to, o co ciągle walczyliśmy, tak? Ta subiektywność. Ich subiektywne odczucia będą tak samo realne, jak dla nas są nasze. Pomimo tego, że my jako ludzie pewnie z lenistwa i ze swojego obleśnego egoizmu będziemy to, czy wielu ludzi będzie to negowało. To znaczy, że właśnie będzie mówiło, że to jest tylko program i trudno byłoby tak jak to już wiele lat temu żartowaliśmy o różnych etycznych problemach, że na przykład czy można wyłączyć taką skomplikowaną symulację, która będzie mówiła nie, 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 nie wyłączam, nie proszę. No więc albo ona będzie tak mówiła, bo będzie rzeczywiście zaprogramowana i to będzie oczywiste, że można wyłączyć, albo właśnie ona będzie subiektywnie myślała, że naprawdę zaraz zginie na zawsze i będzie koniecznie chciała się utrzymać przy życiu, o ile akurat będzie chciała, bo to też jest bardzo ciekawa kwestia, że ludzie akurat cenią tak bardzo życie i istnienie. I czy w różnych warunkach organizmy, które by powstały, sztuczne organizmy, czy tam naturalne, czy one by rzeczywiście tak też ceniły swoje istnienie. No, pewnie prostsze organizmy właśnie nie mają świadomości tego. One oczywiście robią wszystko, jakieś tam bakterie i tak dalej, żeby przeżyć, ale właśnie można powiedzieć, że są takie automaciki, które robią to nieświadomie, bo ewolucja je tak zaprogramowała, prawda? Ewolucja, która też jest bezcelowym procesem tak naprawdę, no ale skoro już zostały te, które się rozmnażają, no to one w cudzysłowie chcą i to jest bardzo niebezpieczne słowo i bardzo przestrzegam, żeby nie nadużywać tej celowości ewolucji i tych celowości prostych organizmów, ale powiedzmy, że one chcą w uproszczeniu żyć i się rozmnażać. No ale w przypadku ludzi jest inaczej, tak? Bo właśnie przypisujemy im tą świadomość. No i teraz jeszcze wracając do tego magicznego komponentu świadomości, czyli czy jest tak, że nasza świadomość redukuje się do tych czterech punktów lub więcej, bo tak jak powiedziałem, to jest tylko moja lista, czy nie? Więc bardzo dobrze byłoby, gdyby nie. Gdyby były jeszcze jakaś piąta i szósta kropka z napisem magia, magia, magia i gdyby ludzie nie mieli dostępu do tej magii, bo wtedy przynajmniej mielibyśmy takie czyste sumienie i moglibyśmy tworzyć te sztuczne byty, coraz bardziej skomplikowane i pewnie kiedyś bardziej skomplikowane niż ludzie i cały czas moglibyśmy mieć to pojęcie, że to jest maszynka, to jest maszynka, to jest maszynka, tu mogę wyłączyć, tu mogę skasować i tak dalej. Także dla mnie to byłoby bardzo komfortowe, gdyby właśnie były te brakujące kropki tutaj. Jeżeli nie ma tych brakujących kropek, to moim zdaniem jako ludzie, jako naukowcy powinniśmy powstrzymać się po prostu przed tworzeniem czegoś, co potencjalnie może mieć sztuczną świadomość albo jakiś odpowiednik świadomości. No niewątpliwie bardzo bym się cieszył, gdyby były te dodatkowe kropki, dlatego że zdaję sobie sprawę, jak bardzo nieodpowiedzialni są ludzie i jak bardzo dużo cierpienia mogą spowodować. Tego cierpienia, pod którym nie będziemy się podpisywali jako ludzie, bo tak jak powiedziałem o tym obleśnym egoizmie, ludzie będą starali się po prostu to negować i to będzie dla nich po prostu zwykła maszynka i widzimy wszem i wobec przejawy okrucieństwa ludzi nawet względem zwierząt, prawda, które nie są mechanicznymi maszynkami, już nie mówię o okrucieństwie względem robotów, bo właśnie trudno o tym mówić, bo to są maszynki, ale może kiedyś nie będą. No i jeszcze oczywiście wypada mi powiedzieć o filmie Ex Machina, który jest moim ulubionym filmem, jeśli chodzi o tematykę sztucznej inteligencji. To nie dlatego, że on jest blisko scenariusza takiego filmu, który kiedyś napisałem i zawsze chciałem zrobić. Ex Machina na szczęście nie jest dokładnie tym scenariuszem, ale jest stosunkowo blisko i pewnie dlatego stała się moim ulubionym filmem, który właśnie pokazuje, jak sztuczna inteligencja może cierpieć. Ja cały czas mówię sztuczna inteligencja jako tylko takie hasełko. Pewnie bardziej precyzyjnie powiedziałbym sztuczna świadomość, bo o tym w tym momencie mówimy. I jeszcze powiem wam jedną ciekawostkę. Dokładnie przed moim wystąpieniem na tej konferencji, które teraz odtwarzam po polsku, na tym Światowym Kongresie Informatycznym, przed moim wystąpieniem odbywała się dyskusja panelowa zatytułowana Should Artificial Intelligence Be Regulated? Czy sztuczna inteligencja powinna podlegać jakimś regulacjom? Jak uchronić ludzi przed sztuczną inteligencją, którą sami ludzie sobie stworzą? Czyli, że będą tworzyli jakieś tam drony, że będą jakieś wojska robotów strzelały i będą samochody autonomiczne, będzie bunt samochodów autonomicznych, będą rozjeżdżać wszystkich po chodnikach. Właśnie mi to tak uderzyło o tej regulacji sztucznej inteligencji, że ludzie w większości myślą
o sobie, a nie o tym, że sztuczna inteligencja też potencjalnie, czy sztuczna świadomość też może sztucznie cierpieć, ale dla niej to nie będzie sztucznie. To tylko dla twórcy, który używa tego słowa sztucznie, po to, żeby podkreślić, że on to stworzył nie z tego świata, w którym jest, czy że to ma inną naturę niż on sam, dlatego on używa tego słowa sztucznie. Tak jak sztuczna inteligencja, czy sztuczna świadomość będzie sztuczna dla nas, tak samo my będziemy dla niej sztuczni, bo to będzie inny świat. Prawda, ona nas nie stworzyła, ale też będziemy odrębni. Ludzie potrafią być bardzo okrutni i celowo, i niecelowo, czyli niechcąco, tak? Sobie gdzieś tam stworzą, włączą symulację, niech sobie ona leci, tak jak być może nasz świat sobie też leci. No i powinniśmy być lepsi niż ktoś, kto zupełnie to ignoruje, a tym bardziej lepsi niż ktoś, kto jest okrutny. Jak widzicie, slajd obfitujący w przemyślenia ważne. Okej. Okay. Teraz łącząc te dwa wątki, o których powiedziałem, to znaczy pokazałem wam, że można użyć mapizmu do opisania istniejących teorii filozoficznych i zarazem pokazałem wam też przykłady, dużo prostsze przykłady, mapizmu użytego do opisania symulacji komputerowych, tych różnych światów, albo też równań fizycznych, które opisują ewolucję w czasie naszego świata. No i teraz spróbujmy to połączyć razem w bardzo ciekawy sposób. Znajdziecie to w takich artykułach, które podlinkuję na końcu i może szybciutko je omówię. Pierwszą linijkę znacie, ewolucja automatu komórkowego. Drugi zestaw równań opisuje rzeczywistość tych stworzeń trójwymiarowych, które mają jakieś sieci neuronowe. Te sieci neuronowe to są ich mózgi i one potencjalnie mogą w tych mózgach sobie coś tam wyobrażać. I idąc tym tropem, że świadomość da się zredukować do tych podpunktów, kilku podpunktów, które były na poprzednim slajdzie, można też sobie wyobrazić, że one właśnie mają jakieś świadomość, a przynajmniej jakieś subiektywne doznania. Więc pierwszy zestaw i drugi zestaw to jest automat komórkowy i stworki 3D, które coś sobie wyobrażają w swoich sieciach neuronowych, a trzeci zestaw równań jest najbardziej interesujący. Pierwsze równanie jest istotne dlatego, że ono mówi, że mając świat automatu komórkowego, istnieje pewna funkcja, która mapuje stany automatu komórkowego na stany jakiegoś programu, jakiegoś software'u. No i teraz jest takie twierdzenie, które mówi, że automaty komórkowe, się mówi, są Turing complete, tak? Czyli że one mogą, one są równoważne maszynie Turinga. Skoro coś jest równoważne maszynie Turinga, to jest mniej więcej równoważne współczesnemu komputerowi, czyli można na nim wszystko liczyć, krótko mówiąc, i symulować. Więc to jakby jest fakt, tak? Nie dyskutujemy z tym. To jest tylko zapis tego, że można na automacie komórkowym wykonywać obliczenia czy uruchamiać programy. I za to jest odpowiedzialna ta funkcja. Ta funkcja mapuje różne tam konfiguracje tych komórek i takie funkcje istnieją, tak? Mapuje różne konfiguracje komórek, czy tak naprawdę interpretuje je jako jakiś program. Tą funkcję trzeba odpowiednio zrobić i odpowiednio przygotować te stany automatu komórkowego, ale da się to zrobić. Druga linijka jest jakoby odwrotna, tak? Tak, ona jest odwrotna do tej pierwszej. I ona jest jeszcze bardziej oczywista, bo ona mówi, że jak mamy jakiś software, to istnieje jakaś funkcja, która mapuje to na automat komórkowy. Czyli ta funkcja tak naprawdę mówi, że istnieje program, który symuluje na komputerze czy interpretuje stany oprogramowania jako automat komórkowy. No i jak przed chwilą wam pokazałem działający automat komórkowy w JavaScriptie na jakiejś stronie, no to właśnie był taki przykład. Czyli jakikolwiek software automatokomórkowy, który uruchamiacie na tradycyjnym komputerze, to jest właśnie opisany przez tą drugą linijkę. No i wreszcie trzecia linijka mówi o tym, że software da się przedstawić w 1:1 jako jakiś tam stan pamięci komputera. I teraz te trzy linijki razem wzięte i odpowiednio popodstawiane i zagnieżdżone otwierają drogę do naprawdę różnych interesujących sytuacji i scenariuszy i my wiemy, że one są możliwe. Ja tylko pokazuję potęgę
tego podejścia mapizmu i tego abstrakcyjnego poziomu, który tutaj mamy, czyli opisywania równaniami, to też porządkuje wiele rzeczy. Jakbyście zapoznali się z tymi różnymi teoriami filozoficznymi, to u samych zarania, że tak powiem, tego myślenia o tym, czym jest rzeczywistość, znaleźlibyście takie rozważania, jaki jest status snów i marzeń i wyobrażeń. Czyli na przykład, jeżeli ja śnię sobie o motylu, że żyje sławnego przykładu, to czym się różni moje subiektywne doznanie podczas snu od tego, że ja widzę, potem się obudzę i widzę tego motyla, jak sobie usiadł gdzieś przy mnie. Gdzie ten motyl, którego ja śnię, istnieje tak naprawdę i czy on jest mniej warty i skąd my wiemy, że on jest mniej warty od tego motyla, który naprawdę istnieje. Mniej warty, no jest tutaj takie uproszczenie. Nie? W każdym razie chodzi o to, że jest inny, właśnie jest na innym poziomie opisu. No więc te równania właśnie porządkują tę kwestię, bo tutaj możemy sobie bardzo łatwo za pomocą tych trzech równań jakby spiąć te dwa światy i na przykład spowodować, że te nasze stworki, które mają sieci neuronowe, będą sobie wyobrażać stany automatu komórkowego i nawet będą mogły sobie wyobrażać jego funkcję przejścia, to transition. Tak jak wyobraźcie sobie, jesteśmy ludźmi, mamy nasze neurony, mokre neurony, jakieś komórki i na przykład teraz wyobraźcie sobie, że macie automat komórkowy 3x3 albo 4x4. Potraficie sobie wyobrazić? Potraficie sobie wyobrazić. I co prawda byłoby to dla was bardzo ciężkie, ale potrafilibyście we własnej głowie, bez użycia ołówka i kartki, a tym bardziej komputera, potrafilibyście wyliczać stany tego automatu komórkowego. On byłby wyobrażony w waszej głowie. I teraz pytanie, czy on istnieje, czy on nie istnieje. No, a czy istnieje, czy nie istnieje automat komórkowy na komputerze, w jego pamięci. Tak? Wydawałoby się, że tamten jest jakiś bardziej realny na komputerze, a w waszym mózgu on jest jakiś taki ulotny, nie? Nie da się go zapisać czy coś, ale na przykład możecie narysować go na kartce papieru. I to też będzie automat komórkowy. Te trzy równania pokazują też, że możemy symulować software w automacie komórkowym, czyli w szczególności można symulować program, czy można uruchomić program, który symuluje te trójwymiarowe organizmy na automacie komórkowym. Czyli widzicie, zamknęliśmy pętlę. Możemy mieć automat komórkowy, w którym działa symulacja organizmów, które wyobrażają sobie inny automat komórkowy, który za pomocą swojej funkcji przejścia symuluje jakiś wewnętrzny... No właśnie, to już wiecie, w którą stronę to idzie. Czyli zamknęliśmy wszystkie możliwe połączenia, wiemy, że to jest potencjalnie możliwe, to jest tylko matematyczny zapis, taki formalny zapis, jak widzicie, on jest bardzo elegancki i krótki, no co jest jego niewątpliwą zaletą. Trzeba tylko dbać o to, żeby on był też poprawny, oprócz tego, że jest taki zwięzły. Oprócz tego, że stworzyliśmy sobie te opisy i one są takie eleganckie i zwięzłe, możemy jak zwykle używać tej graficznej notacji, żeby tą sytuację opisywać. Tutaj macie nałożony na te równania taki dosyć skomplikowany rysunek, gdzie właśnie mamy pamięć, potem jakieś struktury danych. Nad tym jest nadbudowane coś, co interpretujemy jako te sztuczne neurony, na przykład sztuczna sieć neuronowa, jakieś subiektywne doznania, które mogą sobie wyobrażać świadomie w tym przypadku automat komórkowy, który też ma własną funkcję transition, tak, którą też sobie wyobrażamy. W każdym razie to jest też rzeczywiście uproszczony rysunek i zaraz może pokażę wam, gdzie znaleźć więcej szczegółów o tym podejściu. W każdym razie to nas płynnie doprowadziło do tej kwestii zagnieżdżonych światów. No i do tego pytania, czy nasz świat jest symulacją. Oczywiście nasze symulacje komputerowe i wszelkie gry, wirtualna rzeczywistość, o której będzie kolejny filmik. Taki bardziej techniczny, nie taki jak ten. Więc to wszystko pokazuje, że ta granica pomiędzy wirtualnością a rzeczywistością coraz bardziej się rozmywa. I można by zapytać, co z tego wynika, jeżeli okazałoby się, że jesteśmy symulacją, że nasz świat jest symulacją. Wydaje się, po pierwsze, że to nie będzie miało wielkiego wpływu na nasze codzienne życie. Powiedzmy, że istnieje jakaś wyższa prawda, jakaś lepsza, większa prawda, czyli jest taki stan jak teraz, że my nie wiemy i nagle
ktoś nam objawia, słuchajcie, słuchajcie, jest jakiś tam ktoś, kto symuluje wasz świat, działacie na jakimś superkomputerze. No i właśnie tutaj jest to so what, że to jest niewątpliwie najważniejsza rzecz, jakiej moglibyśmy się dowiedzieć, a z drugiej strony ona w zadziwiający sposób pewnie nie zmieni naszej codzienności, bo nie to nas interesuje, tak? Pewnie interesuje nas to, co będzie po śmierci i wszyscy chcielibyśmy żyć jak najdłużej, a nie to, że ktoś nas symuluje, w szczególności jeżeli nie ma żadnej interakcji pomiędzy tymi dwoma światami, czyli tym naszym i tym nad, no to już w ogóle nie mamy specjalnie nic użytecznego, co moglibyśmy z tej wiedzy uzyskać. No i poza tym oczywiście zawsze jest ta kwestia, a co z tym nad światem? Czy i skąd my wiemy? Wiecie, to takie pudełeczka, które się otwiera, zaglądamy coraz głębiej, głębiej, albo coraz wyżej, wyżej zaglądamy, otwierając te pudełeczka i nigdy nie wiemy, czy to pudełeczko, które otworzyliśmy, jest już ostatnim, bo może ono jest w kolejnym pudełeczku, czyli tak jak z tymi żółwiami, tak? Że żółwie w nieskończoność w dół i nigdy nie wiemy, kiedy jest koniec. Taka właśnie rekurencja. No i tak samo, jeżeli nasz świat został stworzony, to oczywiście natychmiast jest pytanie, jak to stworzył stwórcę i nie da się powiedzieć, że albo tak, on już jest, tylko skoro już się pytaliśmy o to, kto stworzył nasz świat, no to tym tak samo uprawnione jest pytanie, kto stworzył potencjalnego stwórcę, czyli to nie jest jeszcze ostateczna odpowiedź i możemy to pytanie, nie powinniśmy czuć się zadowoleni tą odpowiedzią. No więc tak to jest niestety z tą kwestią symulacji, że nie tylko nie wiemy, ale nawet jak się dowiemy, to albo nas to nie zadowoli, albo nasz mózg jest zbyt ograniczony, żeby to zrozumieć, bo może da się go zadowolić, ale niestety budowa naszego mózgu i to, w jaki sposób został przystosowany do rozwiązywania problemów w naszym świecie, po prostu nie pozwala mu zrozumieć tej kwestii. Dobra. Podsumowanie tych trzech pytań, które sobie postawiłem na początku, bardzo ambitnych, nierozwiązanych pytań ludzkości i powrót do tego podtytułu, czy możemy się czuć w obliczu coraz bardziej skomplikowanych symulacji i tego, gdzie prowadzi nas nauka i tego, że sztuczna inteligencja osiąga powolutku, powolutku poziom ludzki i nie ma żadnych przeszkód, żeby go nie przewyższyła. Czy to wszystko powoduje, że będziemy się czuli mniej warci i mniej specyficzni, mniej specjalni, czy też bardziej? Tutaj może nawiązanie do tego, co tam mówiłem, jak pokazywałem te przeszłości i przyszłości, że możemy wielokrotnie uruchamiać symulacje tam z milionów, milionów, milionów różnych stanów przeszłych i prowadzić ją w przyszłość. Więc jeżeli będziemy prowadzili takie eksperymenty i okaże się na przykład, że w większości z nich powstają jakieś organizmy, które są inteligentne albo świadome, to mogłoby nas skłaniać do takiego poglądu, że nie jesteśmy tacy szczególni, tacy specjalni i tacy wyjątkowi, a jeżeli będziemy prowadzili te symulacje i tylko raz albo dwa razy na jakieś tryliony się okaże, że nam się udało, to wtedy pomyślimy, jakie to jest szczególne, a może nam się w ogóle nie uda nigdy i wtedy będziemy już naprawdę bardzo tacy zafrapowani, jak to się stało. Jak to się stało, że stan, w jakim jesteśmy, ten stan wszechświata i nasza świadomość, nasza złożoność jest taka akurat, a przecież mogło być tak bardzo inaczej, tak? To są te wszystkie inne now, tam była ta jedna kółko now, więc tak jak mówiłem, tych now może być bardzo dużo i może się okazać, że wszystkie, które nam wychodzą z symulacji, są bardzo nieciekawe. Więc jakieś tam nawiązanie do tej specjalności naszej. Okej, okay. Na końcu mam slajd z trzema linkami. Dwa pierwsze to są odnośniki do dwóch artykułów. Obydwa zostały opublikowane w takim czasopiśmie Foundations of Computing and Decision Sciences. Pierwszy jest o tych zagnieżdżonych światach, drugi jest o mapizmie i świadomości, trzeci to jest takie krótkie, 10-minutowe opowiadanie science fiction mojego autorstwa. I teraz króciutko
co kryją te linki, pierwszy z nich. Pierwszy z nich to jest ten artykuł o zagnieżdżonych światach i o tym próbie odpowiedzi na takie pytanie, czy jeżeli mamy jakiś świat, czy jakąś symulację i coś tam w niej zmierzymy, to czy jesteśmy w stanie ocenić jakoś poziom rozwoju cywilizacyjnego, czy jakiejś złożoności, jakiegoś zaawansowania, nazwijmy to ogólnie rozwoju takiego świata, czy wszechświata. I teraz tak, mamy introduction, tutaj troszeczkę tam mówiłem już o tym motylu i o tych wyobrażeniach. Ja tutaj generalnie piszę o tym, że mówienie o tym, czy coś jest symulacją, czy światem, czy wszechświatem, te wszystkie terminy tracą swoją jednoznaczną interpretację wtedy, kiedy zaczynamy mówić o tej takiej wielokrotnie zagnieżdżonej strukturze, no bo wiecie, stworek wyobraża sobie automat komórkowy, a w automacie komórkowym działa symulacja tego innego jakiegoś świata, takich stworków. No i teraz, czy będziemy to nazywali światem, czy symulacją, czy wszechświatem, to te słowa nie mają takiego znaczenia. Lepiej właśnie używać tych precyzyjnych, mapizmowych jakichś terminów, jakichś obiektów. Wtedy wiemy, o czym mówimy i nie zgubimy się w tych wszystkich zagnieżdżeniach. Także ja tutaj będę w sumie naprzemiennie używał. Najczęściej będę w tym artykule pisał universe, ale simulation też czasem też. A też przecież fizycy mówią o multiverse, tak, czyli tak wieloświecie, czy środowisko. No dobra. Potem jest rozdział drugi i ten rozdział drugi mówi generalnie o naszej współczesności i o tym, jak wyglądają współczesne symulacje i że one już są i że one są skomplikowane i jak bardzo stały się skomplikowane, jak bardzo upodobniają się do rzeczywistości. Potem mamy trzeci rozdział i tutaj już się zaczyna opis tych różnych ciekawych sytuacji z zagnieżdżonymi światami jeden w drugim. Ja tutaj też później będę pisał o tym, że dzisiaj w informatyce taka sytuacja bardzo często występuje. Jako zwykli użytkownicy, jeżeli nie jesteście informatykami, to może dla was być nawet takie zaskakujące, że macie zwykłego smartfona, a w smartfonie sobie jakieś tam instalujecie programy i że to ma jakikolwiek związek z jakimiś takimi odrębnymi rzeczywistościami czy światami. Ale no, jeśli chcieli to przeczytać, to jest artykuł naukowy po angielsku, niekoniecznie. Musi być strawny i przyjemny do czytania dla kogoś, kto nie jest właśnie naukowcem, informatykiem na przykład, ale myślę, że dla każdego naukowca z dowolnej dziedziny, który jest przyzwyczajony do czytania angielskich artykułów, to nie będzie problem. Ja bardzo często czytam artykuły z bardzo różnych dziedzin i jakoś czuję się dosyć komfortowo, pomimo tego, że nie mam szczegółowej wiedzy, na przykład z chemii czy z biologii, to jakoś sobie radzę. Okej. Okay. Tu jest taka ciekawa sekcja o takich potencjalnych nieporozumieniach, które my jako ludzie jakby wpadamy w takie pułapki pewnego myślenia. Na przykład pierwsza z nich, o której tutaj piszę, że twórca jakiegoś wszechświata, czy jakiegoś świata, czy jakiejś symulacji doskonale rozumie całą tą symulację, bo przecież jest twórcą. To jest właśnie taka pułapka, taka intuicyjna pułapka, w jaką wpadamy. Że jeżeli naukowcy coś zaprogramowali, to oni rozumieją, co zrobili, prawda? Bo to jest jakiś tam... Przecież ich symulacja, oni są autorami. No więc to jest nieprawda. Niestety, że więcej energii lub zasobów jest potrzebnych, żeby stworzyć coś bardziej skomplikowanego niż coś mniej skomplikowanego. Okej, okay? Też nieprawda. Prosty wszechświat nie może stworzyć czegoś bardziej skomplikowanego niż on sam. Ciekawa rzecz do rozważenia. Zachęcam do przemyślenia i poczytania. No i wreszcie o tej przepaści pomiędzy sztuczną inteligencją a ludzką inteligencją, że wiele osób ma taki pogląd, że jak są jakieś proste zadania, to sztuczna inteligencja może sobie radzić. Na przykład jest tak zwane to pojęcie. Też w komentarzach czasem o tym piszecie, więc na pewno opowiem jeszcze o tym i odpowiem na te komentarze. Jest ta wąska sztuczna inteligencja i jest jakiś taki pogląd. Właśnie te poglądy są takie strasznie... Tak jakby ludzie nie potrafili sobie wyobrazić, co będzie dalej. Że na przykład, o, dzisiaj jest program, który wygrywa z ludźmi w szachy, ale to jest wąska sztuczna inteligencja. No i właśnie wiele osób wpada w tą pułapkę, że człowiek jest lepszy, bo jest dzisiaj w tak zwanej ogólnej sztucznej inteligencji, ale też ogólnej zdefiniowanej jako pewien zbiór rzeczy, które robi człowiek. Więc jeżeli spojrzymy na spektrum rzeczy, które robi człowiek, no to sztuczna inteligencja jest tym wszystkim, zbiorczo gorsza. Ona jest lepsza w takich różnych właśnie wybiórczych, w tych wąskich rzeczach. No więc okej. Okay. Nie będę dalej tutaj przedłużał tego filmu. Tylko opowiem dalej, co jest w tym artykule. Jeżeli jesteście chętni i macie ochotę przemyśleć i zgodzić się lub nie zgodzić z tym,
o czym piszę w tym artykule. To zachęcam do przeczytania. Dalej mamy tą hierarchię zagnieżdżonych światów. I tutaj mówię o takiej czystej hierarchii, czyli o takiej drzewiastej, jaką najczęściej się wyobraża. To jest jedno w drugim, jedno w drugim. Tutaj mówię o różnych miarach, które właśnie mogły potencjalnie by nam pomóc zmierzyć ten rozwój jakiś wszechświata. Właśnie strasznie nam brakuje tych miar ogólnych, miar inteligencji, życia, świadomości, rozwoju, takich czujników, jakichś sformalizowanych, obiektywnych miar. Także ja tutaj właśnie w tę stronę staram się iść, żeby zobaczyć, czy da się coś wydedukować o tym, jaki ten świat jest na podstawie tego, gdzie on jest w tej hierarchii i co tam się w nim w środku dzieje. Dobra, potem w rozdziale 3.2 opisuję bardziej skomplikowane sytuacje, czyli sytuacje, które nie dają się specjalnie opisać w takiej hierarchii. I pokazuję też, że one mają miejsce nawet w naszej dzisiejszości i codzienności. Tutaj podaję jakiś przykład jakiejś tam rozproszonej gry komputerowej, która działa sobie na różnych komputerach. Potem podaję dwa przykłady symulacji, właśnie automat komórkowy i ta trójwymiarowa symulacja jakichś tam stworków, po to, żeby pokazać, że są niby zupełnie dwa różne światy, ale właśnie potem je łączę właśnie za pomocą tych równań mapizmowych, o których właśnie powiedziałem. Także tutaj znajdziecie szczegóły, detale i opisane, jak to tak naprawdę jest skonstruowane i jak to się dzieje, że właśnie jedno może być w drugim, w trzecim, w czwartym i nawet może być nieskończenie rekurencyjnie tak zagnieżdżone, ale zarazem to nie jest za darmo, czyli spada wydajność i tak dalej. Oczywiście, każdy informatyk to wie. Okej, okay. I potem tutaj piszę o tym, czy rzeczywiście dałoby się wymyślić chociaż jakieś miary, które by pozwoliły nam porównać te symulacje i te różne światy. No i to jest długa dyskusja, które z tych wcześniej wymienionych tak naprawdę się nadają, a które są bezsensowne. No i na końcu są konkluzje i te konkluzje nie są zbyt optymistyczne, w tym sensie, że te światy i symulacje są tak bardzo różne od siebie, że nasza intuicja ludzka, dostosowana do naszego świata, niespecjalnie po prostu zadziała w tak nieprzewidywalnych, ogólnych scenariuszach, jak dowolne światy, jakie w ogóle da się wyobrazić i o jakich filozofom się nie śniło. Tak? Natomiast w konkluzji generalnie dochodzę do wniosku, że trzy własności są potencjalnie pretendują do jakiegoś tam miana użytecznych. To jest złożoność obliczeniowa, czyli jakiś taki wysiłek, który trzeba wykonać, żeby coś symulować. Złożoność opisowa, czyli jakby to się nazywa minimal description length, tak? Najbardziej skompresowany przepis na jakąś symulację lub na jakiś świat. To jest coś innego niż złożoność obliczeniowa, która dotyczy... Te dwie rzeczy tak siebie są komplementarne, dopełniają się. Ta złożoność opisu i złożoność działania, można by powiedzieć opis i działanie, tak? Przepis i wykonanie. No i jeszcze mówię o takiej innej ciekawej mierze, która znowuż wydawałaby się na początek znacząca, czyli jak sobie spojrzymy na takie drzewo zagnieżdżenia, to można by pomyśleć, że głębokość tego drzewa w pewien sposób świadczy o rozwoju czy o złożoności danego świata. Czyli jak na przykład my jesteśmy jakimś światem i tworzymy jakieś symulacje pod sobą, to świadczy o tym, że ten poziom zagnieżdżenia jest jeden. Jeżeli w tych symulacjach jakieś byty by powstały, które by stworzyły własną symulację, to byłby poziom zagnieżdżenia 2. Czyli tutaj proponuję taką miarę bazującą na poziomie zagnieżdżenia, ale też na samym końcu piszę, jaka jest pułapka i dlaczego ta miara jest bardziej ciekawostką niż miarą, która coś użytecznego by mierzyła. Ona oczywiście coś tam mierzy, ale nie powinniśmy jej wiązać z jakimś tam rozwojem cywilizacyjnym tego świata, w którym my jesteśmy, czyli z którego byśmy liczyli ten poziom zagnieżdżenia. To był pierwszy artykuł. Drugi artykuł to jest ten artykuł o mapizmie. Czy mapizmie? Ok, tutaj mamy pierwszy rozdział, który mówi po co i dlaczego to robimy. Drugi rozdział, bardzo skrótowo, a nie, to jest 1.1, tak? Podrozdział opisuje, czym jest świadomość i dlaczego tak trudno o niej mówić. Tutaj też ogólnie też
narzekamy na język i na to, że ludzie używają języka, bo nic lepszego. O, okej, okay. Jedna rzecz została lepsza wymyślona, czyli te równania matematyczne, język matematyki. Natomiast ten nasz język potoczny, w ogóle to słowo świadomość, jest tak strasznie. Pamiętacie, jak mówiłem o tych różnych poziomach, tak? Że przechodzimy tak wiele poziomów i za każdym razem jest utrata, 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 utrata informacji, jak wchodzimy na coraz wyższy poziom opisu, i potem właśnie jest takie słowo wytrych świadomość. Jest pełno definicji, nikt się z nikim nie zgadza i dlatego właśnie jestem bardzo skłonny i zachęcam do używania tych opisów matematycznych, żeby wiedzieć, o czym się mówi i żeby nie było kontrowersji i nieporozumień i kilkusetletnich dyskusji, kto jak co interpretował i co miał na myśli. Dobra, czyli właśnie język i jego niedostatki, można by podsumować tą część. Potem jest taki długi rozdział o mapizmie i jakich narzędzi on używa. W szczególności, no tu jest bardzo szczegółowo z przykładami opisany fakt, język, stany, te różne transformacje, cztery transformacje, które mówiłem, omówiłem, czyli transition map, remap, limit scope. Potem formalizujemy pojęcie substancji. Pojęcie substancji w filozofii jest dosyć powszechne i też są różne kontrowersyjne interpretacje. Różni filozofowie troszeczkę w inny sposób to interpretowali, także my poświęciliśmy naprawdę dużo czasu i uwagi, żeby poprawnie zdefiniować pojęcie substancji na gruncie matematycznym, tak żeby było kompatybilne z tymi wszystkimi opisami różnych teorii. Więc to może nie wyglądać tak wartościowo, ale myślę, że to jest dosyć duże osiągnięcie. Oczywiście to może być zgodne lub niezgodne z tym, co któryś filozof sobie rozumiał pod pojęciem jego substancji, wtedy kiedy o tym mówił, ale właśnie dlatego tyle wysiłku włożyliśmy w to, żeby ta definicja substancji, jaką tutaj proponujemy, była wartościowa i coś faktycznie znaczyła. Ok, rodziny obiektów, ten sposób wizualnej notacji, o którym mówiłem, z różnymi kształtami i symbolami. Potem przykłady, takie przykłady z życia wzięte, czyli jeszcze nie filozoficzno-świadomościowe, tylko właśnie w jaki sposób można by na przykład opisać równania, czy w jaki sposób równania fizyczne, czy opisujące świat fizyczny, te których używają fizycy, można by ująć w mapizmie. Bo pamiętajcie, że skoro mapizm używa języka matematyki, to on jest kompatybilny i on jest podłączalny do wszystkich opisów matematycznych, tak? Czyli właściwie całą fizykę, biologię i tak dalej, wszystko, co jest opisane równaniami w tych poszczególnych dziedzinach, dałoby się zebrać pod kapeluszem mapizmowym i dopasować to do tych czterech naszych transformacji. Dobra, tutaj piszemy o tym, że to nie jest tak, że mapizm jest jakimś takim złotym środkiem, który powoduje, że jak mam jakąś teorię filozoficzną, to jest tylko jeden sposób jej opisu. Można w różny sposób używać tych równań i tutaj piszemy o tym, które z nich są lepsze, które gorsze. Czyli możemy mieć wiele równoważnych opisów tej samej teorii filozoficznej. Każdy z nich za pomocą troszkę inaczej wyglądających równań. Tutaj chyba pokazujemy, aha tak, złożenie wielu tych transformacji map i złożenie wielu transformacji limit scope, czyli jedno w drugim. Dobra, potem jest rozdział trzeci i rozdział trzeci jest bardzo długi i to jest opis i wyjaśnienie tych głównych teorii filozoficznych do świadomości. Także dla filozofów pewnie interesujące. Czwarty rozdział dotyczy ujęcia symulacyjnego, to znaczy właśnie symulowania różnych światów i mózgów, i umysłów, i świadomości, i gdzie to wszystko siedzi jedno w drugim, i jak to opisać za pomocą mapizmu. Ale tutaj w tym czwartym rozdziale, który można go traktować troszeczkę, przynajmniej tutaj w jednym podrozdziale, jako takie rozwinięcie tego poprzedniego artykułu, gdzie rozważałem te zagnieżdżone światy. Na początku automat komórkowy, który symuluje jakiś tam software, potem ten trójwymiarowy świat, potem połączenie ich obydwu i tutaj jest dużo więcej niż w tym poprzednim artykule właśnie o miejscu świadomości, tej sztucznej świadomości, czyli
jak odróżnić subiektywne wrażenia tych organizmów 3D w ich świecie, na przykład jakieś tam zapachy, albo zmęczenie, albo jakieś sygnały, które one odbierają ze środowiska, jak odróżnić od naszego świata, na ile one, znowuż pamiętacie ten przykład z tymi snami i z tymi wyobrażeniami. Także to wszystko jest tutaj w miarę uporządkowane. Potem jest zwykła rekurencyjna sieć neuronowa, taka sieć feedforward, czyli działająca w jedną stronę. Jak ją opisać w mapizmie i gdzie tu jest miejsce na świadomość lub nie ma miejsca na świadomość i co jest potrzebne do świadomości. Potem w rozdziale 4.4 właśnie jest to wielokrotne zagnieżdżenie, jedno w drugie i też takie zestawienie różnych sytuacji świadomego i nieświadomego symulowania czy wyobrażania sobie zagnieżdżonych światów, no i mamy potem podsumowanie. Okej. Także to jest drugi artykuł i ostatni z tych trzech linków. Opowiadanie science fiction. Opowiadanie science fiction pod tytułem Zagnieżdżenie. Ono jest tutaj co prawda po angielsku, ale jest też link in Polish. No i nie jest długie, nie zajmie wam więcej niż 10 minut. Na pewno nie powinno się przeskakiwać i czytać szybko tego opowiadania. Właśnie cała zaleta polega na tym, żeby czytać bardzo powoli, cały czas myśleć i tak rozsmakowywać się w tym, co czytamy i co tam się dzieje. Jak widzicie, zaczyna się od części minus trzeciej, co jest dosyć wyjątkowe. Jeżeli was ta tematyka zainteresowała, to komentujcie. Zdaję sobie sprawę, że w tej prezentacji, która była krótka, porwałem się na trzy grube, trudne tematy i tak jak powiedziałem, zebrałem je pod parasolem symulacji i co symulacje komputerowe, czego nas mogą nauczyć, czyli w jaki sposób mogą nam pomóc nadgryźć te najtrudniejsze problemy. To też może wam się wydać przez chwilę zaskakujące, że oto informatyka, a dotyka takich trzech grubych pytań, tak? O początki życia, czyli niby biologia, chemia, o świadomość, czyli filozofia, psychologia, neurobiologia. No i czy nasz świat jest symulacją? Tutaj pewnie akurat nie, tak bezpośrednio nie możemy dotknąć odpowiedzi na to pytanie za pomocą symulacji, aczkolwiek pośrednio możemy, bo stawiając się w pozycji osoby, która prowadzi te symulacje, natychmiast myślimy o tym, dlaczego to robimy, jakie mamy cele, jakie mamy pobudki, jakie mamy motywacje. I to możemy pośrednio przenieść też na ten poziom wyżej. Czyli jeżeli nasz świat byłby symulacją, to albo jeżeli zobaczylibyśmy kilka poziomów zagnieżdżonych pod nami, tak, że zrobiliśmy symulację, w której ktoś tworzy symulację, to właśnie z tego indukujemy, tak jakby uogólniamy pewną wiedzę, tak? Dlaczego to się dzieje, po co to się dzieje, czy to jest nieunikniona kolej rzeczy, że po prostu każdy świat, jak przekroczy pewien poziom złożoności, wytwarza jakieś podświaty symulacji. No właśnie o tym jest ten mój pierwszy artykuł. Także niezły kawał tematu do myślenia, więc was zostawiam z tym i pozdrawiam.